Witajcie kochanie na moim kanale. Dzisiaj otwieram dwie przesyłki. Jedna jest od Dawida z kanału Majorex. To jest kartka, chyba pocztówka i chyba powinna być jedna zdrabka, bo wygrałam od niego konkurs, który on prowadzi na live'ie zazwyczaj w piątki. No i ostatnio udało mi się właśnie w tym odcinku, gdzie on wydrapa na żywo 500 zł w zdrabce, Lucky 77 chyba, to przed tym był konkurs, no i właśnie wygrałam. I ta zdrapeczka, w której był konkurs, też jakby wygrała. Zgarnęłam cyferkę 16, więc sobie możecie tam zerknąć, zobaczyć. Bardzo fajne, fajny odcinek. Cieszyłam się strasznie podwójnie, bo ponieważ i ja wygrałam, i Dawid wygrał, więc super. I dwie Natalii wygrało, także bardzo, bardzo fajnie, się cieszę. A druga przesyłka to jest też moja wygrana w rozdaniu na kanale. Napiszę Wam tutaj, bo po angielsku, The Emerald AS, czy coś takiego. Jest to dziewczyna z Polski, która mieszka w Anglii, no i opowiada o swoim życiu, ale ogólnie robi bardzo dużo fajnych testów, kosmetyków. Ostatnio robiła, jeśli pamiętam dobrze, ostatnio robiła właśnie test takich drogich maseczek. No i bardzo to jest ciekawe, bo jak już wydajemy pieniądze na drogie maseczki, no to warto posłuchać, co o tym myślą inne osoby. Także bardzo Was zapraszam na te kanały. Na pewno Dawida znacie, ale wszystko Wam podlinkuję w opisie. A teraz będziemy otwierać. To co, może otworzymy najpierw paczuszkę, bo nie mogę wytrzymać. Chyba tutaj szybciutko. Wezmę sobie może nożyczki. Boję się, żebym czegoś nie przecięła, ale wydaje mi się, że nie. Aha. Powiem Wam, że wczoraj był listonosz. Trzymam te paczki w rękach i mi ich nie dał. Wyobrażacie to sobie? O. A ja głupio patrzyłam i nie miałam odwagi powiedzieć, zapytać się, czy to przypadkiem nie do mnie paczuszki. A pada deszcz i jemu się nie chciało chyba wrócić. Po prostu. A odbierałam list taki, wiecie, polecony. Podpisywałam się tam i na tym monitorze i na różnych, no, dwa podpisy i nie wiem, może się zagadał, może się zagapił, tylko po prostu dosłownie widziałam te paczuszki u niego w rękach, nie wiem, zakręconej, ale no cóż, tak czasami bywa, musiałam poczekać, no i się doczekałam. Och, zamotane, ale dobrze, lepiej nie będzie zamotane. Słuchajcie, jak ona pachnie, ta paczka, to szok. O Jezu, jak ładnie, naprawdę. Ale zapach. Dopiero teraz poczułam ten zapach. Może dlatego jest tak zamotane, żeby na poczcie nie poczuli zapach i nie zwinęli. Hej Natalia, oto przesyłka z Twojej wygranej w rozdaniu u mnie na kanale. Mam nadzieję, że każda rzecz sprawdzi się u Ciebie. Przysyłam moc uścisków. No i tutaj jest podpisane nazwa kanału. Także fajnie, super, bardzo dziękuję. O, okej. No, widzicie, ile tutaj pakowania. A więc tak. Będę jeszcze raz oglądać odcinek, żeby sprawdzić jeszcze raz, co ja wygrałam. Ale sobie sprawdzę. Tutaj krem chyba jest. Tak, jest kremik do testowania. Jezu, jak ładnie pachnie, no naprawdę. Tutaj wygrałam chyba taką kostkę soli do kąpieli. Waniliowa. Ale super. No piękna jest, nie będę na razie ją otwierać. I wygrałam, słuchajcie, trzy maseczki ze ślimaka, dwie i z granatu. Powiem Wam, że patrzyłam chyba na takie testy, bo to chyba są z Chin, tak? Albo z Japonii, nie wiem. Testowała chyba z
Sylwia S, ale nie pamiętam, bo Sylwia tyle testuje, że ciężko nadrobić wszystkie, znaczy nadrobić. Oglądam na bieżąco, ale żeby tak pamiętać wszystko, ale na pewno z ślimaka sobie zapamiętałam, ponieważ bardzo, nie tylko Sylwia, a inne osoby chwalą sobie ślimaka. Ja też chwalę sobie ślimaka, kiedyś kupowałam w Maroku, jak byłam, to kupiłam olejek ze ślimaka i był przecudny, jeśli chodzi o masaże. Także bardzo, bardzo Ci dziękuję, na pewno mi się to wszystko przyda. Kosmetyku nigdy dość, a do testowania jak najbardziej. Także się cieszę bardzo. No i co? Teraz zabieramy się sprzątnąć tutaj, zabieram się za kopertę od Dawida. Dziękuję bardzo. No i co? Odkrywamy tutaj kopertę. Dostanę piękną kartkę i zdrapeczki. Super. Iława. Boże, jaka ta Iława jest ładna. Nigdy tam nie byłam, ale mam tam rodzinę, wiecie. Tylko no nie spotykamy się z tą rodziną. Znaczy oni chyba nawet nie wiedzą, że... Znaczy pewnie wiedzą, że jestem taka, żeby, że była rodzina u nas tam. Ale my ogólnie się nie spotykamy. Hej, przysyłam Ci drapeczki niespodzianki. Jest to skromne... nie umiem tego przeczytać. No, a, jest to skromna nagroda. Mam nadzieję, że coś wygrasz. Pozdrawiam Cię, po Dawid Majoreks. Bardzo Ci dziękuję, Dawidzie. Bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział. Zobaczcie, ile zdrapeczek mogę. Ty wiesz, ile, Dawidzie? 7 km musiałabym przebiec, żeby te zdrapeczki podrapać. Wiesz o tym. A darowane, no to wiecie. Darowane to nie wybieguje, tylko się cieszę z tego, że wygrałam. To co? Bierzemy się za drapanko. Nawet jeśli nic tu nie będzie, to oczywiście... Jest przyjemność drapania, a jak coś będzie, to będę się bardzo, ale to bardzo cieszyć. Samolot. No i mamy. Widzisz, Dawid, jaką masz rękę? Także złotóweczka na rozmnożenia jest. Nie będzie pustaka. Teraz mamy tutaj siódemkę. Znajdź siódemkę, wygrywisz pisaną, a jak będzie niebieska siódemka, to podwajamy. 9, 3, 4, 8, 5, 2 i 6. No niestety, ta jest pusta. Teraz szybkie 50. No szybkie 50, moja mama ma szczęście do tej szybkiej 50. Tutaj 500, 50 tysięcy, 50 zł, 4, 2, no i 500. No niestety, nie ma wygranej. I jeszcze jedna, została nam pensja. A, tutaj jeszcze bonus trzeba zdrapać, tak. Dukatę. A trzeba znaleźć chyba 50 zł po prostu, tak. Tutaj mamy tak, 14 i 25. 16, 13 obok, pensja, 30, 27 i 31. No niestety też pusta, ale kieszonkowa jest, dołożę tam do swojej tej pormonetki, co mam z ostatniego wygrania i będzie na wymianę. Także bardzo Ci, Dawidzie, dziękuję, piękna kartka, także też super fajne prezenty dostałam, znaczy dostałam, wygrałam. Też Was oczywiście zapraszam do siebie na rozdanie, dlatego powstało u mnie rozdanie, bo wygrałam na dwóch kanałach, więc też chcę się jakoś w ten sposób zrewanżować. I żeby mogli u mnie też inne osoby wygrać, także zapraszam cały czas. Do 7 można się zgłosić i też fajne rzeczy wygrać. Nie tylko zdrapki, ale różne fajne gadżety sobie zobaczcie. Ale zdrapki będą też i ukraińskie, i polskie. Także zapraszam Was. Może Adaś będzie losować. Zobaczymy, jak to będzie. Wszystko zależy od tego, jaki będzie miał humorek. No, ale byłoby fajnie tak na 8 marca, żeby to Adaś wylosował. No, ale zobaczymy. Nie będę go, że tak powiem, zmuszać. Także bardzo, bardzo Wam dziękuję. To wygląda jak czekolada, no. Ale to nie czekolada. Na razie, cześć. Pozdrawiam Was ciepło. Pa.